dobry Państwu. Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja. Przypominam, że ono jest transmitowane i rejestrowane. Na początek chciałbym przeczytać proponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym to będzie przyjęcie porządku obrad. W punkcie drugim omówienie spraw związanych z brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. W punkcie trzecim sprawy różne i na tym zakończymy to dzisiejsze posiedzenie. W związku z czym chciałem zapytać Państwa radnych, czy mają jakieś uwagi do porządku komisji? To znaczy do porządku obrad, tak? Do porządku obrad, tak. Nie widzę. W ogóle tak, witam Panią Jolantę, widziałem, która się włączyła, ale bez mikrofonu. W związku z tym proponuję przegłosować przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Proszę Państwa, teraz mamy punkt drugi, omówienie spraw związanych z brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli. Otóż, jak z pewnością Państwo już wiedzą, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej udał się do Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia kontroli. Wcześniej z regulaminowym wyprzedzeniem kontrolowany referat został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli. No i w momencie, gdy zespół kontrolny się pojawił, pan Krzysztof Jarosz odmówił udostępnienia dokumentów do przeprowadzenia tej kontroli, takich jakich Komisja Rewizyjna zażądała. W związku z tym pan Krzysztof Jarosz opierał się na opinii pana radcy prawnego mecenasa Krzysztofa Bugli i na wypowiedzi pana sekretarza. Nie umożliwił nam tej kontroli i w związku z tym, proszę Państwa, ja przygotowałem takie pismo, które chciałem Państwu przeczytać. To jest właściwie wniosek do całej Komisji Rewizyjnej, no bo ja to przygotowałem w imieniu przewodniczącego, ale także w imieniu członka zespołu kontrolnego. Pismo to dotyczy wniosku do Rady Miasta i o przekazanie tej sprawy do wyższej instancji, jaką w tym przypadku będzie wojewoda. Pozwolą Państwo, że treść tego pisma odczytam. Ono jest datowane z datą dzisiejszą, adresowane do członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mianówka oraz radnych Rady Miasta Mianówka. Jest to wniosek. Ja piszę tak. Szanowni Państwo radni, jak już z pewnością większość z Państwa wie, nie odbyła się planowana kontrola w referacie planowania przestrzennego i estetyki miasta. W momencie, gdy w budynku Urzędu Miasta pojawili się członkowie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, pan kierownik kontrolowanego referatu, Krzysztof Jarosz, poinformował radnych, że nie może udostępnić indywidualnych spraw decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, tutaj w nawiasie teczek z dokumentacją, z powodu wytycznych uzyskanych od sekretarza miasta Piotra Iwickiego oraz ustnej opinii wyrażonej wcześniej przez pana Krzysztofa Buglę, radcę prawnego Urzędu Miasta Mianówka, wypowiedzianej podczas 43. sesji Rady Miasta w dniu 19 kwietnia 2021 roku. W zaistniałej sytuacji zespół kontrolny nie mógł podjąć czynności przewidzianych planem kontroli i w związku z tym zwraca się do Komisji Rewizyjnej, a za jej pośrednictwem do Rady Miasta Mianówka z wnioskiem o skierowanie wniosku w tej sprawie do organu nadzoru wyższego stopnia, jakim nad Radą Miasta i Burmistrzem jest wojewoda. Proszę Państwa, jeszcze dodam tutaj, że przecież Komisja Rewizyjna ma pewne obowiązki, które wynikają chociażby z planu kontroli narzuconego Komisji przez Radę Miasta i Komisja musi się także przed Radą Miasta
to musi przedstawić efekty tej pracy. I dalej w uzasadnieniu tego wniosku piszę tak. W dniu 12 kwietnia 2021 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka Krzysztof Wiśniewski powiadomił burmistrza miasta Milanówka pana Piotra Remiszewskiego oraz kierownika referatu planowania przestrzennego i estetyki miasta pana Krzysztofa Jarosza o zamiarze rozpoczęcia planowej kontroli wspomnianego wyżej referatu. Zawiadomienie zostało przekazane stosownie do treści paragrafu 4 punkt 4 regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, stanowiącego załącznik numer 4 do statutu miasta Milanówka. W jego treści burmistrz miasta oraz kierownik referatu zostali poinformowani o planowanym rozpoczęciu kontroli w dniu 20 kwietnia 2021 roku, która miała zostać przeprowadzona przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym uchwałą numer 343/42/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 marca 2021 roku. Zgodnie z tym planem miała ona dotyczyć kontroli terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym kontrolowany referat został poproszony o umożliwienie zespołowi kontrolnemu Komisji Rewizyjnej dokonania wspomnianej kontroli, jak też o przygotowanie stosownej dokumentacji w formie elektronicznej. Po upływie 7 dni od wysłania owego zawiadomienia na sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 19 kwietnia przewodniczący Komisji Rewizyjnej sformułował pytanie do kierownika referatu planowania przestrzennego i estetyki miasta pana Krzysztofa Jarosza o dokumenty do planowanej kontroli. Na tak sformułowane pytanie udzielili odpowiedzi pan sekretarz miasta Protim Piotr Iwicki oraz radca prawny pan Krzysztof Bugla. Z udzielonych odpowiedzi wynikało, że Komisja Rewizyjna ma ograniczony dostęp do wspomnianych dokumentów. Jednocześnie we wspomnianych wypowiedziach powoływano się na podstawę prawną, z której ów ograniczony dostęp wynikał, oraz powoływano się na opinie prawne i wyroki sądu. W związku z tymi wypowiedziami w dniu 20 kwietnia 2021 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do sekretarza miasta Milanówka pana Piotra Iwickiego oraz radcy prawnego mecenasa Krzysztofa Bugli z wnioskiem o opinię prawną dotyczącą zakresu dostępu Komisji Rewizyjnej do kontrolowanych dokumentów dotyczących postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz terminowością ich obiegu, a także o podanie podstawy prawnej, z której wynika ograniczony dostęp do ich treści lub całkowity jej brak. Ponadto prośba dotyczyła podania szczegółowych przepisów prawa i opinii prawnych oraz wyroków sądu, a także interpelacji poselskich. Przepraszam, bo mi się tutaj przesunęło. A także interpelacji poselskich i odpowiedzi na nie, na które powoływano się w czasie wypowiedzi na wspomnianej 43. sesji Rady Miasta Milanówka. W uzasadnieniu wniosków kierowanych do sekretarza miasta, jak też mecenasa Krzysztofa Bugli, znalazło się stwierdzenie, że zgodnie z paragrafem 7 ustęp 2 rozdziału 2 zatytułowanego Zasady i tryb kontroli regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik numer 4 do statutu miasta Milanówka postępowanie kontrolne komisja przeprowadza w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej jednostce oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę. Następne ustępy regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta mówią, że punkt
Trzeci. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Punkt czwarty. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, opinii biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowane. Ponadto ustęp piąty odnosi się do sytuacji, kiedy badane dokumenty zawierają dane osobowe. Ustęp piąty mówi, w przypadku, gdy dowody zawierają dane osobowe, komisja zobowiązana jest do zapewnienia ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Z przedstawionych wyżej dokumentów wynika, iż Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny gminy jest uprawniona do kontrolowania burmistrza w zakresie jego działań jako organu administracji publicznej pod kątem legalności i rzetelności działania. Zakres i tryb kontroli burmistrza przez komisję rewizyjną określa statut gminy, natomiast burmistrz obowiązany jest udostępnić organowi kontrolnemu całość akt postępowania w sprawach dotyczących wydanych decyzji. Ustalenie warunków zawodowych stanowi zadanie własne gminy. Zgodnie z artykułem 18a ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza poprzez powołaną komisję rewizyjną. Rada Gminy zgodnie z artykułem 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego rozpatruje również skargi dotyczące zadań lub działalności burmistrza w sprawach należących do zadań własnych gminy. Przepisy powyższe stanowią wystarczającą podstawę do przeprowadzenia wspomnianej wyżej kontroli, a udostępnienie osobom kontrolującym dokumentów stanowiących akta spraw administracyjnych nie podlega ograniczeniom z uwagi na prywatność kontrolowanych osób fizycznych czy tajemnicę przedsiębiorstwa. W tej sytuacji przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysłał w dniu 22 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem Biura Rady Miasta do kontrolowanego referatu wniosek w sprawie kontroli Komisji Rewizyjnej, która nie doszła do skutku, w którym pisze: w związku z odmową udostępnienia akt postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, celem przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka na podstawie uchwały 343/42/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej proszę o dostarczenie do Biura Rady następujących dokumentów. Rejestru decyzji o warunkach zabudowy za rok 2020 i 2021. Decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2020 oraz wydanych w 2021, a dotyczących wniosków z roku 2020. Decyzji o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy z 2020 roku oraz wydanych w 2021, a dotyczących wniosków z 2020 roku. Innych orzeczeń kończących postępowania w sprawie warunków zabudowy przed organem pierwszej instancji wydanych w roku 2020 oraz wydanych w 2021, a dotyczących wniosków z roku 2020. Zestawienie wniosków o wydanie warunków zabudowy, które wpłynęły do referatu w 2020 roku wraz ze znakiem akt sprawy i terminem wpływu do Urzędu Miasta Milanówka. Kopii wezwań o uzupełnienie braków formalnych wraz ze znakiem akt sprawy. Jednocześnie wspomniany wniosek zawiera prośbę, aby przedkładać dokumenty systematycznie w miarę przygotowywania w terminie nie dłuższym niż tydzień, z tym, że rejestr decyzji przedłożyć niezwłocznie do dnia następnego do godziny 10, gdyż obowiązek jego prowadzenia wynika wprost z przepisów prawa, a także z regulaminu organizacyjnego jednostki.
Na wspomniany wniosek nie było żadnej reakcji ani odpowiedzi. Ja sprawdzałem w piątek, jeszcze nie było, dzisiaj nie sprawdzałem. W dniu 30 kwietnia 2021 roku pojawiła się opinia prawna będąca odpowiedzią radcy prawnego mecenasa Krzysztofa Bugli, o którą wcześniej wnioskował przewodniczący komisji rewizyjnej. Z opinii, której treść nie jest jednoznaczna, wynika między innymi, że i tu jest cytat z tej opinii. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem kontroli nie mogą być sprawy indywidualne rozstrzygane przez te podmioty w drodze decyzji administracyjnych. W takim przypadku kontrola owych rozstrzygnięć sprawowana jest bowiem w trybie kodeksu postępowania administracyjnego przez właściwe organy wyższego stopnia. Nie mogą zatem być przedmiotem kontroli na przykład decyzje administracyjne wydawane przez wójta, jak również kierowników jednostek organizacyjnych. W odniesieniu do przedstawionej przez mecenasa Krzysztofa Buglę opinii prawnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wiśniewski wystosował w dniu 4 maja pismo, w którym pisze, iż cytowana w opinii mecenasa Krzysztofa Bugli podstawa prawna dotyczy przypadków osób lub podmiotów indywidualnych, w przypadku których komisja rewizyjna miałaby dokonywać kontroli wydawania decyzji o warunkach zabudowy pod kątem zasadności wydanej decyzji. W takim przypadku rzeczywiście komisja rewizyjna nie mogłaby dokonywać kontroli wydanej decyzji pod kątem ich zasadności, bo do tego są instytucje odwoławcze wyższego szczebla. Jednakże komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie sprawy indywidualne całościowo w celu oceny sposobu i skuteczności działania kontrolowanego referatu na przykładzie przekrojowej analizy kilku przebadanych spraw. Chodzi tu o terminowość załatwiania poszczególnych spraw oraz wydawania poszczególnych decyzji, a nie ich zasadność. Ja może powtórzę. Komisja nie szła sprawdzać, czy te decyzje, które wydały organy miasta, były zasadne, czy nie. Myśmy mieli sprawdzić tylko sekwencję zdarzeń, czy zbyt długo nie trwało rozpatrywanie tych wniosków. No i czytam dalej. Ponadto chodzi o zasadność i krotność przedłużania terminów rozpatrywania spraw, porównanie daty napisania pisma z datą jego wysłania i otrzymania potwierdzenia odbioru, kompletność dokumentów wymaganych procedurami i prawidłową sekwencję dat i wystawienia. Reasumując, przedstawiona radnym, członkom Komisji Rewizyjnej opinia prawna, której autorem jest pan mecenas Krzysztof Bugla, w ocenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie dała odpowiedzi na pytanie, dlaczego uniemożliwiono Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy w referacie planowania przestrzennego i estetyki miasta. W tej sytuacji zachodzi podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego w dniu 22 kwietnia 2021 roku przez kierownika referatu planowania przestrzennego i estetyki miasta, pana Krzysztofa Jarosza oraz sekretarza miasta Milanówka, pana Piotra Iwickiego w Urzędzie Miasta Milanówka podczas próby przeprowadzenia planowanej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. Przestępstwo to polegało na tym, że wymienieni wyżej panowie, działając wspólnie w porozumieniu, odmówili udostępnienia dokumentów do przeprowadzenia kontroli we wspomnianym referacie Urzędu Miasta. Jak wspomniano na wstępie uzasadnienia, plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka na rok 2021 został zatwierdzony uchwałą nr 343 łamane przez 42 łamane przez 21 Rady Miasta Milanówka w dniu 29 marca 2001 roku w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej. W związku z tym w terminie od 15 kwietnia do 15 maja Komisja Rewizyjna zamierzała przeprowadzić wspomnianą kontrolę w referacie planowania przestrzennego i estetyki miasta na podstawie upoważnienia numer
rm.077.3.2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku. I dalej opis sytuacji. Po prawie półgodzinnym oczekiwaniu przed drzwiami Urzędu Miasta członkowie zespołu kontrolnego dostali się do jego wnętrza. Ja tu mogę powiedzieć jeszcze Państwu, dopowiem, że długo staliśmy, obchodziliśmy ten urząd w koło i nie mogliśmy dostać się do środka, bo nikt nam nie chciał otworzyć drzwi. Dzwoniliśmy także pod numery wewnętrzne, ktoś te telefony odbierał, obiecywał, że ktoś nam drzwi otworzy. I to trwało pół godziny. Dobrze, czytam dalej. Po oświadczeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej, że przeszliśmy na kontrolę oraz prośbie o udostępnienie materiału do kontroli i pomieszczenia, w którym moglibyśmy pracować, pan kierownik Krzysztof Jarosz zaprosił nas do sali konferencyjnej, w której przedstawił nam e-mail od pana sekretarza Piotra Iwickiego, wysłany w dniu poprzedzającym nasze przyjście na kontrolę do przewodniczącego komisji rewizyjnej Krzysztofa Wiśniewskiego, czyli do mnie i do radnych, o tym, że opinię prawną na temat zakresu kontroli komisji rewizyjnej w referacie planowania przestrzennego i estetyki miasta przygotuje radca prawny Urzędu Miasta Milanówka, pan Krzysztof Bugla. Ponadto pan kierownik Krzysztof Jarosz poinformował zespół kontrolujący, że nie może udostępnić indywidualnych spraw i decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, w nawiasie teczek z dokumentacją, z powodu wytycznych uzyskanych od sekretarza Piotra Iwickiego i wspomnianej wyżej ustnej opinii wyrażonej przez pana Krzysztofa Buglę, radcę prawnego Urzędu Miasta Milanówka, która została wypowiedziana podczas 43. sesji Rady Miasta w dniu 19 kwietnia 2021 roku. Jednocześnie muszę w tym miejscu nadmienić, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku podczas 43. sesji Rady Miasta Milanówka padło stwierdzenie pana sekretarza Piotra Iwickiego oraz została wypowiedziana wspomniana wyżej ustna opinia radcy prawnego pana Krzysztofa Bugli, wskazująca na brak możliwości dokonania kontroli przez komisję rewizyjną w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy z powodu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Zarówno Krzysztof Wiśniewski, jak i radna Janina Muława wystąpili o przedstawienie opinii prawnej w tym zakresie na piśmie. Wobec braku woli ze strony kierownika referatu planowania przestrzennego i estetyki miasta do przedstawienia nam dokumentacji do przeprowadzenia kontroli, w momencie pojawienia się tam zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej, radna Janina Moława sporządziła odręcznie notatkę, którą przeczytała przed obecnymi w sali konferencyjnej, w tym kierownikiem referatu Krzysztofem Jaroszem i radnym Krzysztofem Wiśniewskim. Oryginałem notatki dysponuje przewodniczący komisji rewizyjnej. Po odczytaniu jej treści notatka została podpisana przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Krzysztofa Wiśniewskiego oraz radną Janinę Moławę. Pan kierownik Krzysztof Jarosz po przeczytaniu notatki oraz bardzo długiej zwłoce z podjęciem decyzji zapytał, czy może na chwilę wyjść i zapytać szefa, czy może podpisać notatkę. Po uzyskaniu naszej zgody wyszedł zadzwonić. Wrócił po kilkunastu minutach, mówiąc, że niestety nie ma on zgody szefa na podpisanie notatki. Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał wówczas pana Krzysztofa Jarosza o to, kto jest jego szefem, na co pan Krzysztof Jarosz odpowiedział, że jest nim sekretarz miasta Piotr Iwicki. Pan Krzysztof Jarosz nie przedstawił zespołowi kontrolnemu żadnego dokumentu, z którego poza decyzją szefa wynikałoby, że nie mogło dojść do zaplanowanej kontroli komisji rewizyjnej w referacie planowania przestrzennego i estetyki miasta. Zaznaczyć tutaj trzeba, że jest to już kolejna kontrola, która nie może być skutecznie przeprowadzona z uwagi na blokadę ze strony władz miasta. Wobec zaistniałych faktów komisja rewizyjna odbiera te działania jako utrudnienie lub wręcz uniemożliwianie prowadzenia kontroli z upoważnienia Rady Miasta Milanówka, co jak już wcześniej wspomniano, stanowi o możliwości
popełnienia przestępstwa w artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego przez kierownika planowania przestrzennego, referatu planowania przestrzennego i estetyki miasta pana Krzysztofa Jarosza oraz sekretarza miasta pana Piotra Iwickiego. I tu jest na dole mój podpis, proszę Państwa. Ja bym chciał teraz zapytać, czy ktoś z członków komisji rewizyjnej chciałby zabrać głos w tej sprawie. Widzę panią Janinę Moławę, bardzo proszę. Panie przewodniczący, w czasie trwania komisji rewizyjnej, kiedy czytał pan przygotowane pismo, Biuro Rady Miasta Milanówka przesłało mail, który jest adresowany do pana przewodniczącego. Napisane jest: Szanowny panie Krzysztofie, w załączeniu przesyłam odpowiedź burmistrza miasta Milanówka pana Piotra Remiszewskiego na pana maile w sprawie kontroli komisji rewizyjnej. Podpisała urzędniczka z Biura Rady Miasta Milanówka pani Magdalena Krakowiak. Ja otworzyłam to pismo, bo tego maila z załącznikiem, bo jest adresowany też do wszystkich radnych. Pismo jest napisane dzisiaj, Milanówek, 10 maja 2021. Jest adresowane do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka. Jeśli pan pozwoli, to ja przeczytam jego treść, bo to napisał do pana pan burmistrz. Dobrze, pani Janino, bardzo proszę, ale ja takiego pisma nie mam. W tej chwili sprawdziłem pocztę. Ale jest ono adresowane do pana i przyszło do radnych o 17.11. Dzisiaj. A, bo ja mam ostatni mail z 17.03. I w tej chwili nie mam do tej pory, nie mam jest, do tej pory. Jest pan. Bardzo proszę jest, przeczytać. Ja też otrzymałam, także to wpłynęło. A ja nie mam, bo może ta poczta jakoś działa. Tak, z odpowiedzi na pana maile z dnia 12 i 22 kwietnia 2021 roku dotyczące kontroli komisji rewizyjnej w zakresie udostępnienia akt postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. W nawiasie to jest spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. W załączeniu przekazuję 1. Kopię opinii prawnej z dnia 30 kwietnia 2021 roku, sporządzonej przez pana mecenasa Krzysztofa Buglę, radcę prawnego Urzędu Miasta Milanówka, przekazaną do Rady Miasta Milanówka w dniu 30 kwietnia 2021 roku, liczba dziennika 8186 oraz 2. Kopię odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację numer 6277 w sprawie uprawnień kontrolnych radnych gmin. Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, iż działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej odnosi się wyłącznie do podmiotów publicznych, ponieważ komisja nie kontroluje osób prywatnych. Przedmiotem kontroli nie mogą być sprawy indywidualne rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych, ponieważ kontrola taka jest sprawowana w trybie KPA przez organy wyższego stopnia. Mam nadzieję, że rozwiewa to wszelkie wątpliwości. Z poważaniem burmistrz miasta Milanówka Piotr Remiszewski. I mamy dołączone do tego pisma opinię prawną dołączoną z 30 kwietnia, kierowaną do pana przewodniczącego Krzysztofa Wiśniewskiego, tą, o której przed chwileczką mówił pan przewodniczący. Dalej jest e-mail kierowany od pana Piotra Iwickiego, wysłany w dniu 7 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.28 do
pana burmistrza Piotra Premiszewskiego i do pani radcy Patrycji Mączyńskiej. I dołączono odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z upoważnienia prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień kontrolnych rad gmin. To jest z roku 2012, z 11 lipca. Warszawa, 31 lipca 2012. Mamy także pismo od pana przewodniczącego wysłane w dniu 22 kwietnia o godzinie 15:56 do Biura Rady i do wszystkich państwa radnych. I to są wszystkie dokumenty dołączone do tego pisma, które przesłał do pana pan burmistrz. Ja jeszcze, jeśli jestem przy głosie, a pan pozwoli mi dalej kontynuować, to chciałabym zwrócić uwagę na artykuł 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym artykule 67 napisano tak, rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi w drodze rozporządzenia wzór i rejestrów decyzji, o których mowa w ustępie pierwszym, oraz w artykule 57 rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, uwzględniając w szczególności datę wydania decyzji oraz ustalenia w niej zawarte, a także oznaczenia nieruchomości, której ona dotyczy. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi w drodze rozporządzenia stosowane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy oznaczenia i nazewnictwo, mając w szczególności na uwadze wymagania, o których mowa w artykule 54 elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, i artykule 61, warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy, ustęp 1, punkt 1. A więc wychodzi na to, że gmina jest zobowiązana na mocy tej ustawy, a w zasadzie burmistrz, wójt lub prezydent, do prowadzenia rejestru wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Pozwoliłam sobie zadać też pytanie do prawnika, i dostałam odpowiedź. Pytanie brzmiało, czy rejestr wydawanych przez burmistrza decyzji o warunkach zabudowy powinien być publikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy? Odpowiedź. Zgodnie z artykułem 67 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 741, wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Z kolei zgodnie z artykułem 8 ustęp 3 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176. Dalej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podmioty, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 i 2, w tym organy władzy publicznej, to jest organy wykonawcze gminy, obowiązane są do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w artykule 6 ustęp 1 punkt od 1 do 3, punkt 4 litera a
tiret drugie, litera C i D i punkt trzeci, i punkt piąty, przepraszam, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w biuletynie informacji publicznej również inne informacje publiczne. Zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, punkt 3, litera F, ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w artykule 4, ustęp 1 tej ustawy, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Z powołanej regulacji, czytanej literalnie, wynika, że organ ma obowiązek umieścić w biuletynie informacji publicznej jedynie informacje o prowadzonym rejestrze, tu o rejestrze dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy, oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych w nim zawartych. Nie oznacza to wprost obowiązku umieszczania w BIP całego rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Nie zmienia to natomiast faktu, że organ może w biuletynie informacji rejestr umieścić. Wskażę jednak, że gminy i miasta powszechnie udostępniają w biuletynie informacji publicznej pełny rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy. I teraz spojrzałam na nasz biuletyn informacji publicznej. Mamy tam wykaz różnych rejestrów, które gmina prowadzi. Na przykład jakie ma rejestry biuro rady, ale też jest wymieniony referat, który miał być kontrolowany. Referat gospodarki nieruchomościami planowania przestrzennego tu jeszcze jest. I w jednym z tych rejestrów jest napisany rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Chcę tutaj Państwu zwrócić uwagę, że to jest wcześniejszy referat, który był połączony, referat gospodarki nieruchomościami planowania przestrzennego. Za czasu poprzedniego samorządu powstały z tego referatu dwa referaty. Referat gospodarki nieruchomościami i referat planowania przestrzennego i estetyki miasta. Niemniej jednak taki rejestr wówczas funkcjonował. Dlaczego teraz nie funkcjonuje, tego nie wiem. W każdym bądź razie, ja przeczytałam Państwu prawną, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komisji rewizyjnej taki rejestr udostępnić. A chcę też powiedzieć, że na przykład spojrzałam, jak to wygląda w innych miastach w Polsce i mam przed sobą rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych na przykład w Gdyni, gdzie jest napisane, że jest najpierw liczba porządkowa, potem numer decyzji, data jej wydania, rodzaj inwestycji, adres wnioskodawcy, czy to znaczy, czy jest to osoba fizyczna, czy nie jest to osoba fizyczna, numer działki, obręb, nazwa obrębu z podaniem ulicy konkretnej z numerem i streszczenie ustaleń decyzji, wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana i data wpływu wniosku. Nam, komisji, chodziło o to, żebyśmy mieli terminowość, czyli datę wpływu wniosku i datę wydania decyzji, bo to reguluje prawo, jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji. Ile organ ma czasu na to, żeby sprawą się zająć, jeśli sprawa jest nieskomplikowana i jeśli jest skomplikowana. I nam chodziło tylko o te dwie daty, bo chodziło o terminowość, a nie to zagłębianie się, co w każdej indywidualnej decyzji zostało napisane. I na pewno nie chodziło komisji o ocenę organu, czy była to słuszna decyzja administracyjna, czy niesłuszna. Dziękuję.
Dziękuję pani radna. Ja odniosę się do tego, co pani mówiła na początku, do faktu dokumentów, które przyszły z biura rady. Ja do tej pory jeszcze sprawdziłem, być może ta moja poczta źle funkcjonuje, bo dosłownie minutę wcześniej jeszcze ich w mojej skrzynce nie ma. Ale do tej opinii pana Krzysztofa Bugli ja odniosę się w treści tego wniosku, który państwu przeczytałem. I ten mały fragment ponownie zacytuję. I pisze tak. Cytowana w opinii mecenasa Krzysztofa Bugli podstawa prawna dotyczy przypadków osób lub podmiotów indywidualnych, w przypadku których komisja rewizyjna miałaby dokonywać kontroli wydawania decyzji o warunkach zabudowy pod kątem zasadności wydanych decyzji. W takim przypadku rzeczywiście komisja rewizyjna nie mogłaby dokonywać kontroli wydanej decyzji pod kątem ich zasadności, bo do tego są instancje odwoławcze wyższego szczebla. I w tym zakresie z cytowaną przez pana mecenasa Bugla opinią zgadzam się. Natomiast piszę dalej. Jednakże komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie sprawy indywidualne całościowo, czyli całościowo to znaczy w te rejestry, o których tu pani mówiła, w celu oceny sposobu i skuteczności działania kontrolowanego referatu na przykładzie przekrojowej analizy przebadanych spraw. Chodzi tu o terminowość załatwiania poszczególnych spraw oraz wydawania poszczególnych decyzji, a nie ich zasadność. Więc ja odpowiedziałem panu Krzysztofowi Bugli i wysłałem to pismo do wiadomości wszystkich państwa radnych za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w którym to piśmie użyłem takiego sformułowania, jako napisałem, nieprawniczego języka. Nie używałem języka zarezerwowanego dla przedstawicieli prawa czy dla prawników, tylko jak to zacytuję, że przetłumaczyłem to z polskiego na nasze. Pisząc, że chodzi o terminowość załatwiania poszczególnych spraw oraz wydawania poszczególnych decyzji, a nie ich zasadność. I komisja rewizyjna miała zbadać, czy urzędnicy nie zwlekali zbytnio z odpowiedzią na pisma mieszkańców, bo mieszkańcy dzwonili także do mnie i kontaktowali się ze mną, narzekając na to, że ich sprawy leżą latami. To nie jest kilka miesięcy, to jest latami. To nie była jedna osoba, która się ze mną kontaktowała. Trudno mi tu przytaczać konkretne przypadki, ale mowa była o bardzo długich okresach czasu zwłoki. I właśnie te rzeczy chciała skontrolować komisja rewizyjna, więc uniemożliwiono to komisji rewizyjnej. Ja nie mam zamiaru dyskutować z zasadnością wydania decyzji o warunkach zabudowy, bo nie ja o tym decyduję. I to o to chodzi. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę, pan Krzysztof Ołpiński. Bardzo serdecznie dziękuję za głos, panie przewodniczący. Powiem szczerze, że troszeczkę martwi mnie to, że nie było, wiem, że nie dostał zaproszenia pan Krzysztof Bugla. Nie wiem, czy dostał zaproszenie pan Krzysztof Jarosz. Myślę, że uniknęlibyśmy takiej niespodzianki w postaci dokumentów, które się tutaj pojawiły już po rozpoczęciu komisji. Także trudno było nawet znaleźć czas na zapoznanie się z tymi materiałami. Powiem szczerze, że tutaj tak, bardzo zgadzam się jak najbardziej z tym, co powiedziała pani radna Moława, a mianowicie o tym rejestrze wydanych decyzji o warunkach zabudowy. I w zasadzie tylko i wyłącznie tym powinniśmy się podpierać, bo tutaj cały zestaw dokumentów, o których komisja występowała, myślę, że jest, byłaby bez sensu, dlatego że w tym momencie tak, żeby przygotować te dokumenty, no to jest jakaś tam blokada tego wydziału. To jest raz. Druga sprawa, jeśli mamy się opierać tylko i wyłącznie i kontrolować terminowość wydawanych decyzji, no to taki rejestr w zasadzie byłby jedynie nam potrzebny. Natomiast powiem szczerze, ja nie jestem fachowcem, nie jestem prawnikiem, opieram się na tym, na tych dokumentach, na tych opiniach, które otrzymaliśmy.
I tutaj no myślę, że może warto byłoby jeszcze raz spróbować w świetle faktów, które dostaliśmy, w świetle jakichś tam dokumentów, które dostaliśmy, szkoda tylko, że tak późno, i jeszcze raz się pochylić nad tym i zobaczyć, czy w ogóle czy ten rejestr jest, czy nie, bo ja już się w tym, powiem szczerze, pogubiłem. Panie Krzysztofie, odpowiem panu odnośnie zaproszenia pana Bugli. Otóż wtedy, kiedy pytałem Biura Rady Miasta, czy zapraszani są wszystkie osoby zainteresowane, ale nie pytałem przed tą ostatnią komisją rewizyjną, lecz przed którąś z wcześniejszych, to usłyszałem, że zawsze w tytule jest zarząd, czyli z tego, co rozumiem, to są wszyscy urzędnicy. Tutaj w zaproszeniu na dzisiejszą komisję jest również do wiadomości zarząd. Być może ja nie bardzo potrafię zinterpretować, kto jest wliczany do tego zarządu, ale wydaje mi się, że właśnie burmistrz, wiceburmistrz, skarbnik, to na pewno kierownicy referatów też, tak mi się wydaje. Być może jestem w błędzie, ale miałem nadzieję, że te osoby zostały powiadomione. Ja z panem mecenasem rozmawiałem i on mówi, że akurat to było, nie wiem, za gdzieś mniej więcej za 25 i nie mówi, że nie dostał zaproszenia, także... Proszę pana, więc no cóż, wydaje mi się, że standardowo zaproszenia na komisję powinny być wysyłane przez Biuro Rady Miasta do wszystkich osób, co nie znaczy, że każdy musi być. Natomiast gdybym ja był na miejscu pana Krzysztofa Bugli, to zainteresowałbym się tematem, kiedy jest komisja rewizyjna, bo nie trudno domniemywać, że będzie dotyczyła tego tematu. Teraz pani Janina Moława jeszcze prosi o głos. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałam powiedzieć, że rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy jest delegacją ustawową. I jeszcze raz czytam, że w ustępie pierwszym artykułu 67 napisano: wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. I teraz chcę panu przypomnieć, panie przewodniczący, że myśmy o ten rejestr pytali. A w sytuacji, kiedy odpowiedział nam pan kierownik referatu, że takiego rejestru nie ma, że są teczki z aktami spraw, to prosiliśmy chociaż o niezbędne minimum. I stąd pojawił się ten mail wysłany 22 kwietnia. Tak, oczywiście, ja wiem. Doszło do tej kontroli, dlatego staraliśmy się poprosić o niezbędne minimum. Oczywiście, jeżeli urząd obawiał się z anonimizacją danych, ale komisja rewizyjna jest od tego, żeby skontrolować to, co zleciła Rada Miasta Milanówka w uchwale, tutaj uchwała 343 z 29 marca o planie i zakresie kontroli komisji rewizyjnej. To jest nie pierwszy raz już, bo tutaj chciałam się odnieść do roku ubiegłego, kiedy od 17 marca miała być wprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. I do tej kontroli również nie doszło. Napisano maila do pana przewodniczącego, że z powodu COVID Zakład Gospodarki zamknięty na patyk. Potem odezwał się w mailu do nas znowu pan sekretarz. Tak naprawdę to ja tak myślę, że u nas to rada wygląda tak, że na co i pozwolą, to rada zrobi. Na co pozwolą komisji rewizyjnej, to komisja rewizyjna skontroluje, a to nie tak ma wyglądać. Teraz znowu mamy się pochylać na nowo, a za chwileczkę, panie przewodniczący, od 20 mamy następną kontrolę. I myśmy nie rozpoczęli kontroli, bo nikt nam na pana maila, którym zawiadamiał pan organ wykonawczy, że będzie prowadzona w takich i w takich dniach kontrola, w takim zakresie i w takim referacie, nikt nam nie odpowiedział. Na pana maile
z 12 kwietnia i z 22 kwietnia dziś pan burmistrz udzielił panu odpowiedzi, którą odczytałam, w czasie trwania komisji rewizyjnej. No wygląda na to, że traktuje nas organ wykonawczy niepoważnie. Ma być współpraca między organami. Ta współpraca ma się o wzajemny szacunek odbywać, prawda? O poszanowanie własnej pracy. Tu wychodzi na to, że nie zaprosiliśmy, a zaprosiliśmy. Obligatoryjnie są wysłane zaproszenia do wszystkich, do zarządu także. Dzisiaj był taki nieprzyjemny incydent, o którym muszę powiedzieć, bo się na to nie zgadzam, drodzy Państwo. Dostaliśmy zaproszenie na Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu dzisiejszym, 10 maja na 13 maja. A regulamin Rady Miasta mówi wyraźnie o tym, że jest to 5 dni, na 5 dni przed komisją przewodniczący zawiadamia Radę członków komisji o tym, że będzie posiedzenie. Zapytałam, jakie to szczególnie istotne sprawy, bo według mnie spojrzałam na porządek obrad tej komisji i tam nie było tak istotnych rzeczy, że trzeba go, to było w trybie natychmiastowym zwoływać. Mało tego, powiem Państwu, że sprawozdania, na przykład sprawozdanie policji leżało od końca stycznia, 21 stycznia do chwili obecnej, a mamy maj. Spójrzcie Państwo także, jak często organizowane są posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności. Pani Janino, pozwoli Pani, że przerwę Pani. Ja chciałem teraz Panu Krzysztofowi odpowiedzieć. Pani Krzysztof, Pan mówi, że może by się jeszcze pochodzić nad tą kontrolą. Otóż nie, bo jak Pani Janina mówiła, z wyprzedzeniem odpowiednim był referat powiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli, nie zareagował we właściwy sposób i powracanie do tej kontroli byłoby no, niepoważne, tym bardziej, że tak jak powiedziała pani Janina, mamy następną kontrolę, którą musimy rozpocząć. Ale dlaczego ono byłoby niepoważne? Bo muszę to Państwu dopowiedzieć, powtórzę to, co zacząłem mówić, jak wyglądało nasze wejście do budynku Urzędu Miasta. Otóż przyszliśmy tam z panią Janiną, zadzwoniliśmy, znaczy ja zadzwoniłem pod wewnętrzny numer, który był na drzwiach do kontrolowanego referatu. Odebrała pani urzędniczka i stwierdziła, że pan Krzysztof Jarosz chodzi gdzieś tutaj po budynku i że za chwilę do nas przyjdzie. Czekaliśmy 15 minut, nikt nam nie otwierał. Ja próbowałem ponownie zadzwonić pod ten numer telefonu i nikt go nie odbierał. Później chyba jeszcze raz pod jakiś, nikt nie odbierał, więc umówiliśmy się z panią Janiną na pewien formel, że obydwoje naraz zadzwonimy jednocześnie pod dwa różne numery, że może któryś z tych numerów zostanie odebrany. I w ten sposób udało się dodzwonić, ale jeszcze po tych dwóch nikt nie odebrał, dopiero ja zadzwoniłem, pan Krzysztof Jarosz odebrał. I później obiecał nam, że nam otworzy, kazał nam podejść z boku. Poszliśmy z boku, staliśmy kilka minut, nikt tam nie przyszedł. Więc obchodziliśmy ten budynek w koło i wreszcie przez przypadek z zupełnie drugiej strony, no pan Krzysztof Jarosz otworzył, nami nas puścił. Ale trwało to pół godziny. Ja uważam, że trzymanie nas pół godziny w takiej sytuacji przed budynkiem i kazanie na wyczekiwanie na dostąpienie zaszczytu wpuszczenia nas do tego budynku było w moim przekonaniu kpiną i wyrazem braku szacunku. Więc w tej sytuacji nie widzę żadnej potrzeby wszczynania tej kontroli ponownie. Ona po prostu się odbyła, a właściwie się nie odbyła. I dlatego będę wnioskował za moment o przegłosowanie, żeby ten wniosek skierować do Rady Miasta, a za jej pośrednictwem do wojewody. A teraz panie Krzysztofie udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, a może dlatego tak się stało, bo nie wiem, czy pan pamięta, pierwsza data, kiedy miała się odbyć kontrola, to państwo nie przyszli i ja po jakimś czasie oczekiwania, pan Jarosz był na państwa, dostałem od pana telefon, że
tego dnia kontrola się jednak nie odbędzie. Także być może, że to wtedy to też, mówiąc szczerze, niech pan tak się walnie w piersi, to też nie było poważne ze strony członków komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, to tutaj w słowo wyjaśnienia do osób, które nas oglądają, bo tam widziałem chyba około 30 osób nas ogląda, że rzeczywiście w pierwszym ustalonym terminie, także z panem, ta kontrola się nie odbyła, ale ja tuż przed godziną chyba 10, na którą wyznaczyliśmy godzinę rozpoczęcia, zadzwoniłem do pana, uprzedzając pana, żeby pan nie stał i nie czekał tam na pozostałych członków zespołu kontrolnego w oczekiwaniu na to, że przyjdziemy, w sytuacji, gdy się nie miała odbyć. Tak też było, przyznaję, ale był termin rozpoczęcia wyznaczony i przedział czasowy od do, i w tym przedziale czasowym, w godzinach pracy urzędu, rozumie, że nie powinno być absolutnie żadnych problemów z puszczeniem członków zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej do Urzędu Miasta w celu dokonania kontroli. A z nami się bawiono w kotka i myszkę przed drzwiami Urzędu Miasta. Pani Janina Mołała, bardzo proszę. Udzielam pani głosu. Panie przewodniczący, dziękuję. Panie przewodniczący, jeśli nawet była taka sytuacja, o której mówi pan radny Krzysztof Łupiński, że on był tego dnia na kontroli, to tylko powinno świadczyć o tym, skoro pan mógł rozmawiać z panem kierownikiem, że cała dokumentacja jest przygotowana do tego, że zespół kontrolujący może wejść i przeprowadzić kontrolę. Natomiast kontrola odbyła się dwa dni później, to znaczy miała się odbyć dwa dni później, bo chodziło o to, żeby być absolutnie pewnym, że w sytuacji, kiedy pójdziemy w konkretnej dacie 22 kwietnia, że zastaniemy i kierownika referatu kontrolowanego i przygotowaną dokumentację. Jak życie pokazało, najpierw czekaliśmy przed budynkiem, bo Urząd Miasta jest zamknięty i nie sposób wejść do urzędu. Mało tego, nawet nie sposób się szybko można skomunikować z pracownikami, z urzędnikami pracującymi w urzędzie, o czym mówił przed chwilą przewodniczący. A po drugie, no, ta dokumentacja nie była przygotowana, a nawet niezbędne minimum, bo skoro urząd nie prowadzi tych rejestrów, do czego jest zobowiązany, to przynajmniej tego, o co prosił pan przewodniczący. Ja dwukrotnie zadawałam pytanie na piśmie, żeby to wszystko się na piśmie znalazło, czy jakiekolwiek dokumenty z referatu, który miał być kontrolowany, wpłynęły do biura rady, żeby komisja mogła się zająć. I dwukrotnie otrzymywałam odpowiedź, że nie ma, może z wyjątkiem tego 30, kiedy powiedziano mi, że wpłynęła opinia pana radcy prawnego do biura rady i że zostanie nam przesłana. I tak się stało. Także cały czas komisja była w gotowości i oczekiwała na dokumenty, które powinny znaleźć się do dyspozycji zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Także no, tu się z panem nie zgodzę. Nie wiem, jakieś niedomówienie nastąpiło, ale chcieliśmy już dopełnić tego wszystkiego, to znaczy, żeby pan przewodniczący zawiadomił pana burmistrza na piśmie i kierownika referatu kontrolowanego i żeby wszystkie dokumenty znalazły się w takim miejscu, gdzie spokojnie można byłoby przeprowadzać kontrolę. Dziękuję. To ja jeszcze panu, panie Krzysztofie, odpowiem tak pół żartem, pół serio w kontekście tego chodzenia naokoło budynku Urzędu Miasta. Otóż przypomniały mi się słowa pewnej piosenki, w której była mowa o obchodzeniu w koło i całowaniu w czoło. I miałem takie skojarzenia, że nam ktoś kazał pocałować urząd w czoło, bo myśmy go obchodzili w koło. I dlatego też myślę, że nie będziemy już podejmowali i kontynuowali tej kontroli. A w tej chwili chciałem złożyć wniosek do członków Komisji Rewizyjnej
abyśmy przegłosowali tą treść tego wniosku, który przeczytałem, żeby on trafił do najbliższą sesję pod obrady Rady Miasta z wnioskiem o przekazanie tego wniosku wraz z załącznikami, jakim są dokumenty, które tutaj być może z tego, co pani radna Janina Muława przeczytała, przysłał nam pan Krzysztof Bugla, jak zrozumiałem, ale wszystkie te dokumenty tworzące naszą dyskusję w tym zakresie, żeby trafiło to do wojewody w celu oceny prawidłowości postępowania, czy Urząd Miasta ma prawo zabronić komisji rewizyjnej dokonywania kontroli i czy komisja prawidłowo wywiązała się w tym momencie z powierzonego jej obowiązku. W związku z czym chciałem zapytać, kto z państwa radnych, członków komisji rewizyjnej jest za złożeniem tego wniosku na najbliższą sesję Rady Miasta i wnioskowanie o wysłanie tych dokumentów do wojewody. Dwie osoby są za. Kto jest przeciwny? Nie widzę osób przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W związku z czym, proszę państwa, ten wniosek ja wyślę dzisiaj do Biura Rady z prośbą o przesłanie go do wszystkich państwa radnych i także do pełniącego obowiązki przewodniczącego Rady Miasta, żeby znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji. A teraz jeszcze są sprawy różne. Widzę, że pani Janina podnosi rękę. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam powiedzieć jedno zdanie. Panie przewodniczący, tutaj to nie padło, ale pamięta pan, jak mieliśmy trudność z wejściem do budynku C i skontaktowaniem się z panem kierownikiem, to pomyślałam sobie, że powiadomię o naszych kłopotach z przeprowadzeniem, z możliwością przeprowadzenia kontroli pana radnego Witolda Mosakowskiego, wiceprzewodniczącego Rady, który pełni teraz funkcję przewodniczącego Rady. Chodziło o to, żeby nam ktoś pomógł, bo jak wiemy, artykuł 21a ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, że przewodniczący Rady w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu Gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Radnych. W tym przypadku przewodniczący Rady wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których jest mowa w zdaniu pierwszym. Skoro Rada Miasta Milanówka w dniu 29 marca 2021 roku podjęła uchwałę, która dotyczyła planu i zakresu oraz terminów kontroli Komisji Rewizyjnej i ta uchwała była w obiegu prawnym, więc liczyłam na to, że przewodniczący Rady skontaktuje się z panem kierownikiem, żeby nam umożliwił przeprowadzenie kontroli w planowanym zakresie i w planowanym terminie. Podkreślam, dotyczyło to terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dziękuję. Dziękuję. Widzę jeszcze pani Jolanta Nowakowska prosi o głos. Proszę pani Jolanta. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko chciałam wspomnieć, że w sumie nie zdziwiła mnie ta sytuacja, że komisja rewizyjna nie została wpuszczona na kontrolę, bo przecież informacje o tym przekazał pan sekretarz Iwicki. Dokładnie pamiętam, jak powiedział, że co państwo myślą, że państwo sobie wejdą i będą zaglądać się w dokumenty indywidualnych mieszkańców, że nie ma takiej możliwości. Więc tutaj jakby no, obstrukcja była moim zdaniem celowa po to, żeby komisję rewizyjną nie wpuścić. Więc ja nie byłam zdziwiona, że państwo nie zostaniecie wpuszczeni.
Tutaj jedynie trzeba wyżej po prostu odpowiednie organy powiadomić i słuszną pan tutaj decyzję podjął o tym, żeby sprawę skierować stanowisko Rady Miasta w tej kwestii w sprawie utrudniania. Już to jest dwukrotnie to miało miejsce. Utrudnienia Komisji Rewizyjnej prowadzenia działalności i wykonywania uchwały Rady Miasta, która została podjęta i tutaj to jest jedyna możliwość, jaką widzę. Nawet nie bałabym się użyć słowa, że to jest celowa obstrukcja. Więc tutaj nie zgadzam się z panem Ołpińskim, że może ktoś nie wiedział, może nie zauważył, może nie wiadomo, czy ten rejestr jest. To oczywiście, że nie ma rejestru, więc to jest tylko takie mówienie tutaj na obronienie. Teraz w ostatniej chwili przychodzą pisma, jak już sytuacja ma się, stanowisko ma dojść do wiadomości wojewody, to nagle dzisiaj przyszły odpowiedzi na te pytania, więc nie ma się co zastanawiać. Słuszną decyzję panie przewodniczący podjął. Należy działać wyżej i nie dopuszczać do takich sytuacji, żeby Rada Miasta krążyła wokół urzędu i czekała, czy ktoś łaskawie otworzy drzwi. Dziękuję bardzo, że mogłam to wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, może mieszkańców, chociaż nie widzę tutaj mieszkańców, widzę tylko czworo państwa radnych, więc nie widzę już chyba nikogo chętnego. A pani Janina Muława, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja tylko chciałam powiedzieć, że mamy taki punkt sprawy różne. No i możemy opowiadać o tych sprawach różnych. Ja tu chciałam podjąć temat zgłoszonej do pana burmistrza petycji w marcu dotyczącej, i tutaj najlepiej powie pani przewodnicząca Komisji Budżetu, ponieważ zgłaszali się mieszkańcy ulicy Sadowej, Ruczaj z prośbą o wyrównanie ulicy. Z informacji, które do mnie docierają, te ulice nie zostały wyrównane. Najpierw tłumaczono się tym, że ZGKM nie dostał pieniędzy od Rady na to, żeby kupić materiał do wyrównania zadoleń i że dopiero te pieniądze pojawiły się w połowie marca. Natomiast potem tłumaczono, że nie ma czym pracować, ponieważ sprzęt, którym dysponuje ZGKM, nie jest sprzętem ciężkim, który by ubił to kruszywo, żeby zadolenia były na jakiś czas przynajmniej wyrównane. A mówią mieszkańcy tamtych ulic, że kiedy popada, no to jest to po prostu rozjeżdżone przez samochody i nic to nie wnosi. I teraz, drodzy państwo, ja przypominam to, co mówiła pani przewodnicząca Komisji Budżetu wielokrotnie. To znaczy, czy my mamy odpowiedni sprzęt, żeby przekazać pewne zadania własne gminy do ZGKM. Teraz pokazuję to, ale zresztą nie tylko z tamtego terenu, bo także z terenu południowego Milanówka dzwonią mieszkańcy niezadowoleni z tych działań ZGKM-u dotyczących równania dróg gruntowych i zasypywania dołów. I pytam, kto i do kogo my się mamy zwrócić, bo tu nie ma z kim rozmawiać na ten temat, nawet choćby o jakichś środkach, bo rozmawiać o wykorzystaniu tych środków, które dostaliśmy. A poza tym, drodzy państwo, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nawet jak pytamy, a tutaj nawiążę do komisji, która miała miejsce w grudniu, przewodnicząca budżetu zapytała panią dyrektor, w jakim zakresie wykorzystała środki na remonty mieszkań komunalnych. Padło sprawy różne mamy. Padło sformułowanie 80%. Natomiast wynika z tego sprawozdania z wykonania budżetu, że w 18% to wykorzystano. Mało tego, ja bym chciała zapytać, te niewykorzystane środki w wysokości 199 tysięcy, czy one zostały zwrócone do budżetu?
żeby to nie była taka sama sytuacja jak z środkami, które nie zostały wykorzystane w roku 2019 i też do 211, prawie 212 tysięcy i nie wróciły do budżetu. No więc, nie wykazano tego, przynajmniej w tym sprawozdaniu, ja nigdzie nie zobaczyłam, może się mylę, to tutaj proszę mnie skorygować, pani przewodnicząca. Pytanie, co stało się z tymi niewykorzystanymi środkami? Po drugie, przestał obowiązywać z końcem roku 2020 pięcioletni plan przyjęty w grudniu 2015 roku. Od 16 roku on obowiązywał, 16, 17, 18, 19, 20. I ten plan dotyczył właśnie zasobu komunalnego, którym zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. I ja już jeszcze jedną sprawę mam ważną, bo jak przeglądałam zarządzenia pana burmistrza, były zmiany w składzie członków komisji mieszkaniowej. Widzę tam wiceprzewodniczącego komisji mieszkaniowej, widzę dwóch radnych, którzy są członkami, widzę mieszkańca, a nie widzę tam przewodniczącego komisji mieszkaniowej. A za chwileczkę na komisji praworządności i bezpieczeństwa publicznego, przepraszam, będziemy mówić o sprawie zmiany zapisów statutowych ZGKM. I to, co było w tej chwili w gestii referatu organizacyjnego, ma być wpisane w statut tej komisji. Pytam się pana przewodniczącego, mamy sprawy różne, z kim mamy o tym rozmawiać między sobą? To ja mogę sobie tylko ponarzekać na każdej komisji w sprawach różnych. I tak nie wiem, nie mam pewności, czy ktokolwiek z organu wykonawczego zechce uwzględnić prośby mieszkańców przekazywane przez radnych. Obawiam się, że nie. Rozejdziemy się, pogadaliśmy, ponarzekaliśmy. Zakończymy komisję i dalej nie wiemy, co dalej. Dziękuję. Szanowna pani radna, dwukrotnie zadała pani pytanie i dwukrotnie sama pani sobie na to pytanie odpowiedziała. To pytanie brzmiało, do kogo mamy się zwrócić pierwszym razem, po czym odpowiedziała pani, tutaj nie ma z kim rozmawiać. Taka jest prawda, poza nami i informatyką bodajże nie ma nikogo z pracowników merytorycznych. Ja się przyglądam na laptopa, tu w porywie było do 40 osób, teraz jest 38, minus ta jedna osoba oglądająca to ja, więc podejrzewam, że są to mieszkańcy. I tak naprawdę jest to tak zwane gadanie po próżnicy, pani radna, bo my możemy sobie ponarzekać, a pracownicy merytoryczni, nie będę tutaj używał epitetów, mają po prostu w głębokim poważaniu to, co my tutaj mówimy. Jedyna korzyść z naszej dyskusji to jest informacja dla mieszkańców miasta, że pracownicy merytoryczni, którzy powinni słuchać radnych, a radni są głosem mieszkańców, czyli tych państwa, którzy nas oglądają, to pracownicy merytoryczni i burmistrz nie słuchają radnych, czyli pośrednio głosu mieszkańców. A przecież w dniu wyborów czy przed zobowiązywali się do tego, że będą słuchać mieszkańców. Więc ja chciałem tylko powiedzieć, że do mnie również zwracali się mieszkańcy, w szczególności ostatnio ulicy Bagnistej, która biegnie wzdłuż torów kolejki WKD od stacji Kaźmierówka do ulicy Średniej. Ci mieszkańcy byli dosyć dobrze zorientowani w sprawie tej ulicy. Wiedzieli także, że część działek znajdujących się pod tą ulicą nie jest własnością miasta, lecz PKP. Zdawali też sobie sprawę z faktu, że jakieś wielkie inwestycje w tym momencie na tej ulicy byłyby trochę chybione, bo niedługa w czasie mająca nastąpić budowa drugiego toru może doprowadzić do zniszczenia nawierzchni tej ulicy. Także byli bardzo już dobrze poinformowani, niemniej jednak obligowali mnie do tego, żebym zwrócił uwagę urzędnikom z Urzędu Miasta na obowiązek, powtórzę, na obowiązek poprawienia stanu tej nawierzchni, bo ona od bardzo długiego czasu nie była naprawiana. Co też niniejszym czynię, ale
patrząc na to, kto nas ogląda, nie mam wielkich nadziei, że urzędnicy miejscy słuchają tego, co mówię. Proszę jeszcze, najpierw pani Ława, później pani Nowakowska. Panie przewodniczący, oczywiście możemy nic nie mówić, szybko się komisja zakończy. Tylko chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, co pan już powiedział. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że radni są zorientowani w sprawach, które dzieją się w mieście. I no, tak samo jak mieszkańcy nie mogą trafić do pana burmistrza, który nie rozmawia z mieszkańcami, nawet za pośrednictwem radnych, tak samo i my mamy tutaj trudności w tym zakresie. Ja chociażby dzisiaj miałam taką nadzieję, i mam nadzieję, że kiedyś się doczekam, że pan burmistrz pojawi się na komisji, bo to jest ten czas, kiedy mogą radni rozmawiać z burmistrzem, mogą też zadawać pytania na sesji, ale na sesji też pan burmistrz, jeśli jest, to nie rozmawia z radnymi. A chodziło o ulicę Krakowską, bo jakieś działania rozpoczęły się. Firma rozpoczęła od zdjęcia krawężników i od tak zwanej odkrywki, a potem się pojawił przedstawiciel konserwatora z Warszawy i zabezpieczono te odkryte korzenie, nawieziono tam chyba dobrej ziemi, bo sądząc po kolorze jest to ziemia dosyć dobra i nikt nic nie robi. Ja chciałam zapytać pana burmistrza, jak to się stało, że rozpoczęto pracę, podpisano umowę, skoro było postanowienie konserwatora zabytków z dnia 13 kwietnia. Tam wprawdzie nie pojawiło się stwierdzenie, że konserwator zabrania prowadzenia robót, ale było napisane, że wznawia postępowanie zakończone decyzją ostateczną z 10 listopada 2020 roku. No i jako przedstawicielka lokalnej społeczności, mieszkanka ulicy Krakowskiej, chciałam pana burmistrza zapytać, dlaczego nie powiadomił mieszkańców tej ulicy o tym, jak będą prowadzone prace związane z remontem tej ulicy. Dlaczego pan burmistrz nie rozmawia o tym z mieszkańcami, bo przecież to dotyczy nas wszystkich, mieszkańców tej gminy. Po tej ulicy będą jeździć prawdopodobnie mieszkańcy całego miasta. No ale znowu nie ma kogo zapytać. Nie wiem, kiedy będzie taka możliwość. Chciałam zapytać, czy remont tej ulicy będzie prowadzony? Jeżeli tak, to kiedy? Na jakich zasadach? Czy będą kopane te rowy odwadniające? Jak to będzie wyglądało? Jakie są ustalenia konserwatora po wizycie, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu? Mam jeszcze całe mnóstwo różnych pytań. Tylko z kim tutaj rozmawiać, jak nie ma ani przedstawicieli urzędu? A czas, chciałam państwu powiedzieć, jest 18:19, więc nie jest to czas przed 20, gdzie tak wszyscy się szybciutko, nawet jeśli trwa sesja, żegnają z radą i idą do domu i dalej nie ma możliwości rozmowy. Dziękuję. Proszę pani Jolanta Nowakowska. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałam w kwestii tej konserwacji dróg, jeśli chodzi o pracę, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Ja nie tylko powiem, że te prace są nienależycie wykonywane. Ja śmiem twierdzić po rozmowach z mieszkańcami, że te prace, które są wykonywane za pieniądze, za środki, które Rada Miasta przyznaje, one za każdym razem pogarszają stan tych dróg. Kupowane jest kruszywo, wszyscy wiedzą, jak teraz materiały budowlane podrożały, kupowane jest kruszywo, które jest wsypywane w zadolenia, po prostu jedzie samochód, wsypuje w zadolenie, w dołek kruszywo, bez żadnego związania tego kruszywa z istniejącym już zadoleniem. Następnie przychodzą deszcze, jedzą samochody, to kruszywo pod wpływem drgań wydobywa się na powierzchnię, pogłębiając zadolenie. Potem znowu Zakład Gospodarki przyjeżdża, znowu wsypuje to kruszywo
i wszędzie jak się jedzie taką drogą konserwowaną przez zakład gospodarki komunalnej, to się tylko widzi leżące obok zadoleń kruszywa. A w zadoleniach, jak przychodzą deszcze, są kałuże, nie można przejechać. Mało tego, niektórzy kierowcy to już tak wolno tą ulicą jadą, że jak jest dwa samochody, to zwalniają, żeby jeden mógł po prostu tą kałużę wyminąć. Więc to nie tylko jest tak, że brak jest poprawy. One, działania z zakładu gospodarki komunalnej pogarszają stan tych dróg. Za każdą pracą, która jest tam wykonywana. Proszę pamiętać, że to są nasze pieniądze gminne, to nie są niczyje pieniądze. One są po prostu wyrzucane w błoto, bo one nie przynoszą żadnego rezultatu, a wręcz pogarszają sytuację, bo zadolenia są coraz głębsze. Na ile, moje pytanie jest, na ile starczy 340 tysięcy złotych na cały rok? W tej sytuacji, kiedy cały czas kupuje się to kruszywo i się tylko wsypuje do tego zadolenia, które w ogóle nie ma sensu. No na wiele to nie wystarczy, bo ceny są dosyć wysokie i wzrastają. Ludziom trzeba zapłacić i tak właśnie przekładają się oszczędności, miały być oszczędności w skali roku ponad 2 miliony. No to zakład ma ponad 2,5 miliona zadłużenia. Tak to wygląda, a jakość prac jest marna. Dziwię się, że Urząd Miasta nie kontroluje, techniczna obsługa miasta nie kontroluje. Brak jakiejkolwiek kontroli za prace zlecone przez gminę zakładowi. I wszyscy uważają, że jest w porządku. Mieszkańcy dzwonią, kontaktują się, piszą zdjęcia na... wysyłają na... umieszczają na portalach społecznościowych. W sytuacji, kiedy chodzi o drogi asfaltowe, to jeśli są jakieś wyboje, jakieś dziury, to tam zakład stawia czerwony słupek na środku drogi i koniec. Tak wygląda ta konserwacja. Więc dla mnie po prostu to jest niedopuszczalne, żeby Urząd Miasta, przekazując środki jakiejkolwiek instytucji, czy to by była firma zewnętrzna, czy zakład gospodarki komunalnej, zakład gospodarki nie był gotowy na tego typu działania, co ja mówiłam, że zakład ma szansę się rozwinąć, ale stopniowo, musi być jego zrównoważony rozwój. Nie można mu wszystkich zadań włożyć w jednym roku do tak małego, nierozwiniętego zakładu, gdzie nie ma ani zasobów ludzkich, nie było, gdzie nie ma środków, gdzie nie ma sprzętu. Jak pan burmistrz sobie to wyobraża, że co? Ludzie będą nogami deptać te drogi? Brak kontroli jakiejkolwiek, to jest niedopuszczalne. Rada Miasta w ogóle, pani dyrektor nie odpowiada na żadne zapytania. 22 marca wysłałam do pani ponowne, pani dyrektor, ponowny wniosek o przesłanie rejestru umów za 2020 rok. I przypomniałam, zapytałam nawet SMS-owo, dzisiaj wysłałam wiadomość, czy pani zechce mi przysłać ten rejestr, bo już mamy dzisiaj 10 maja. Nie dostałam żadnej odpowiedzi i również będę musiała skierować sprawę moim zdaniem już wyżej, do wyższych instytucji, bo już i do RIO też było pisane, na razie jeszcze nie ma decyzji, czy będzie podjęte przez rzecznika jakiekolwiek działanie w kwestii kontroli i sprawdzenia, jak te środki są wydawane, które są przekazywane, no bo tutaj środki są niezwracane, dotacje pani dyrektor bierze, nie wiadomo na co je wydaje, a efektów nie widać. Więc dziwi mnie bierność urzędu, dziwi mnie brak stanowiska pana burmistrza, zwłaszcza, że od czerwca był powiadomiony, że w zakładzie jest źle. Mówiła o tym, nie tylko ja o tym mówiłam, że tam dobrze nie może być, ale mówiła o tym pani wicedyrektor zwolniona. Od czerwca ubiegłego roku pan któryś burmistrz na którejś sesji powiedział, że on wie, że w zakładzie za dobrze nie jest i że zakładowi trzeba pomóc. Ja się zgadzam z panem burmistrzem, tylko co pan burmistrz zrobił, żeby pomóc zakładowi? Jakie działania zostały podjęte? To jest moje pytanie. Działania osłonowe, pani radna. Burmistrz podjął, żeby wprowadzić plan naprawczy, o którym mówiła pani dyrektor. W tej chwili zadłużenie jest już tak duże, że no ono samo nie zniknie. Gmina będzie musiała pokryć te długi. To też jest kosztem jakichkolwiek inwestycji w gminie. Więc nie łudźmy się, szanowni państwo, że Milanówek będzie pięknią, bo on tylko pięknieje w słowach wypowiadanych przez pana burmistrza.
tak nie jest i tak nie będzie, bo będą tylko długi, które trzeba będzie spłacać. A miasto będzie się dalej zadłużać i na długi poprzednie, a nie na inwestycje, które miałyby się odbyć. I tylko tyle chciałam tutaj powiedzieć. Jestem oburzona i nie dowierzam, że po prostu jest brak jakiejkolwiek kontroli, że w ogóle burmistrz jest w urzędzie. Ja nie dowierzam temu. Czy jak ktoś, kto zarządza naszym miastem, bo tego kompletnie nie widać. I pan burmistrz jeszcze pisze na swoim Facebooku, że on zaoszczędził ponad 2,5 miliona, przerzucając zadania do zakładu, podczas gdy w zakładzie są 2,5 milionowe długi. To jest ta oszczędność? Szanowni Państwo, nie ucie się tym słowom, które tam są napisane. Tam jest stek kłamstw. To tylko ma pięknie wyglądać w teorii. To nie będzie tak wyglądać. To będzie wyglądać coraz gorzej. A bliżej końca kadencji naprawdę nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto podejmie się to pociągnąć dalej. Dziękuję bardzo. Odpowiem pani radna, bo pani zapytała, jakie działania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej podjął burmistrz. Otóż powtórzę, bo mówiłem w trakcie pani wypowiedzi, pan burmistrz podjął działania osłonowe, osłaniał Zakład Gospodarki Komunalnej przed kontrolą Komisji Rewizyjnej i takie działania podjął. Tak. Proszę, jeszcze pani Janina Moława prosi o głos. Panie przewodniczący, kolejny temat, który chciałam poruszyć w sprawach różnych, to jest sprawa modernizacji targowiska miejskiego. Jak państwo radni wiedzą, mamy utrzymaną uchwałę 340 przez 42 przez 21 z 29 marca 2021 roku w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pod tytułem budowa targowiska miejskiego, przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku, zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Rada Miasta, podejmując tę uchwałę, chciała, żeby pan burmistrz, zanim rozpocznie modernizację tego miejsca, porozumiał się z handlującymi tam przedsiębiorcami. I okazuje się, że postępowanie przetargowe jest nadal prowadzone. Dzisiaj zajrzałam na stronę zamówień publicznych. 7 maja zmieniono czas, do którego można składać oferty. Miało być to dzisiaj do godziny 10:30. Przesunięto do 12 maja do godziny 15:30. Poza tym skorzystałam z zaproszenia pana burmistrza, skorzystali też niektórzy mieszkańcy i skorzystali przedsiębiorcy, ale także potencjalni wykonawcy, którzy przybyli na tą wizję, która miała się 30 rozpocząć o godzinie 12 i okazało się, że nikt urzędu się nie pojawił. Kiedy wykonałam telefon do referatu zamówień publicznych, jedna z pań urzędniczek powiedziała mi, że ona ma informację, że był przedstawiciel technicznej obsługi miasta. Jak to się stało, że nikt z tych kilkunastu osób, które tam były, a myśmy się przemieszczali, ja też obeszłam targowisko, a była też jedna z osób, która zrobiła relację wideo, obchodząc kilka razy targowisko, i nikt z nas nie widział przedstawiciela urzędu. Chcielibyśmy zapytać pana burmistrza, w jaki sposób realizowane są porozumienia. A ja osobiście chciałam zapytać pana burmistrza, kiedy dostanę odpowiedź na zapytania radnej, bo zapytałam o umowę podpisaną, nie wiem, czy to jest umowa płatna, czy umowa użyczenia, dotyczącą terenu po MIF-ami. Jak to się ma odbywać? Interesowało mnie też, kto zapłaci za uzbrojenie tego terenu. Wodę, kanalizację, elektryczność. Pan burmistrz nie odpowiedział na moje pytania z dnia 25 marca. Niebawem będą to
już 2 miesiące, za 2 tygodnie właśnie ten czas minie. Widać, że pan burmistrz w ogóle nie ma ochoty rozmawiać z radnymi, czy to na komisjach, czy to za pośrednictwem zapytań radnego na piśmie. Chciałam zapytać, panie burmistrzu, jeśli mnie pan ogląda, jak długo taka sytuacja patowa, kiedy będzie pan mówił o tym, że ma pan wolę dialogu, wolę budowania porozumienia, a jeśli przychodzi do konkretów, czyli do działania, to pana burmistrza nadal nie ma i nadal pan nie rozmawia nie tylko z radnymi, ale także z przedsiębiorcami, także z mieszkańcami. Czytam, co mieszkańcy piszą, że niektórzy mają ogromne szczęście, bo powołuje się pan na osoby, z którymi pan rozmawia. Mieszkańcy potem mi przysyłają screeny pana postów. I powiem szczerze, panie burmistrzu, ja nie wiem, po co pan to robi. Łatwiej byłoby, gdyby pan spotkał się z nami i porozmawiał, niż pisał tego typu posty, gdzie to nie najlepiej świadczy o człowieku, który sprawuje urząd burmistrza, to w jaki sposób przedstawia on radnych, a mnie to już pan szczególnie i radnego na Płoszka niemalże w każdym poście, jeśli pan ma jakąkolwiek złość na radnych, to pan tam wymienia. Ale przestał pan już pisać o nas jako o radnych opornikach, bo ja na to zgody nie daję. Myślę, że inni radni także nie. My nie mamy żadnego oporu z rozmową, nie jesteśmy panu nieprzychylni. Chcielibyśmy także porozumienia, ale chcielibyśmy, żeby pan z nami zaczął rozmawiać otwartym tekstem, jak partner z partnerem. Czego niestety, ale nie widzę, a miało być inaczej. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Rozumiem, że lista mówców została wyczerpana. W tej sytuacji zamykam posiedzenie dzisiejszej komisji rewizyjnej. Dziękuję państwu radnym. Dziękuję oglądającym. Jest ich w tej chwili 40 osób. Dziękuję bardzo państwu. Do widzenia, panie Krzysztofie. Do widzenia. Dobranocy życzę. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia.